Cześć, witamy w Karawaniusach, czyli w subiektywnym przeglądzie najciekawszych wiadomości na temat karawaningu w internecie. Jak wpadliście tylko na chwilę i jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to zachęcamy, żebyście zasubskrybowali, bo wiadomości będzie więcej. A jeśli już subskrybujecie, to sprawdźcie, czy YouTube nie zdecydował, że jednak nie subskrybujecie, bo coś znowu algorytm został zmieniony i niektórym automatycznie wyłączyło tą subskrypcję, dlatego zachęcamy, żebyście sprawdzili. Lecimy z tematem. Nadeszła fala upałów i w związku z tym, jak co roku, wracają te same tematy. Gorąco jest, jeśli chodzi o temat zamykania czy ludzi, czy zwierząt w samochodach. Natomiast my się zajmiemy tematem kamperów, bo ostatnio w sieci pojawił się właśnie artykuł o tym, że po raz kolejny ktoś gdzieś tam zgłosił psa, nawet dwa psy, które były zamknięte w kamperze, że im się dzieje jakaś krzywda. Abstrahując od tego, co było już w komentarzach, że do tych psów przyjechali panowie policjanci ich ratować, sami możecie sobie przeczytać, jakie były odniesienia. Natomiast my chcieliśmy się pochylić nad tematem ze względu na to, że uważamy, że temat jest za mało zgłębiony i to może powodować pewne niedomówienia. Jeśli chodzi o zwykły samochód, to tutaj się jak najbardziej z tym zgadzamy i popieramy. Jeśli widzicie zamkniętego psa, dziecko, babcię, kogokolwiek w samochodzie, to interweniujcie. Natomiast przy kamperach, przynajmniej przy niektórych, jest to troszeczkę inna opcja. Większość kamperów jest izolowana i pamiętajmy o tym i budujmy tą świadomość, że tak jest. Oczywiście nie wszystkie, ale większość jest izolowana i inaczej to zwierzę sobie w tym kamperze żyje, bo to jest tak naprawdę dom na kółkach. I oprócz tego bardzo wiele kamperów ma też klimatyzację albo jakieś uchylne okienka na górze. Także my wypowiadamy się na ten temat z własnych doświadczeń, bo tak jak wiecie, groszek to jest taka trochę hybryda blaszaka z kamperem, bo część jest blachą i to ciemnozieloną blachą, tak jak widać, a część jest białym dachem, takim typowo kamperowym. I teraz my, jak zatrzymamy się w pełnym słońcu i są uchylone okna, to po prostu nie jest aż tak gorąco, a jeśli zrobimy to tak jak teraz, czyli jesteśmy od strony południowej jest rozłożona markiza, czyli ta blacha jak najmniej się rozgrzewa, a jest tylko narażony teraz dach na słońce, to często bywało tak, patrząc po termometrze, że w kamperze było 2-3 stopnie chłodniej jak na dworze. Więc już nie mówimy typowo blaszak, bo typowo blaszak, jeśli nie ma klimy, to może być taka sytuacja, że rzeczywiście jest ciepło. Natomiast te typowo kampery, które są kamperami budowanymi z blachy i sklejki, one troszeczkę inaczej się nagrzewają. I teraz my nie mamy zwierzęcia. Próbowaliśmy znaleźć coś w internecie polskim i angielskojęzycznym. Nie znaleźliśmy żadnej informacji na ten temat, jak to z tym psem rzeczywiście jest. Nie ma takiego rozwiązania. Czy zostawiać kartkę, że psu jest w porządku? Pies jest bezpieczny, ma włączoną klimę, ma miskę z wodą, uchylone okienko i w kamperze, przez to właśnie, że jest zamknięty, czyli zaizolowany, jest chłodniej. Jest temu psu, czy tam zwierzęciu chłodniej, niż jest temperatura na zewnątrz. Ale to też tak nie może uśpić naszej czujności, bo jeśli pies wyje z komla albo widzicie, że się słania, no to rzeczywiście wtedy warto jest pomóc. Natomiast w przypadku kamperów apelujemy, dwa razy się zastanówcie nad tym, czy warto wzywać służby, bo być może zwierzęciu. Ludzie mieszkają, tak jak widzicie, nic się im nie dzieje. Tak, więc takie upały i to bez klimatyzacji, tak jak my, i żyją. Zwierzęciu, jeśli się nic nie dzieje, to nie powinniśmy wzywać żadnych służb, ewentualnie poczekać na właściciela. Ale tutaj też jest takie pytanie do Was. Jakie macie patenty, kiedy nie możecie swojego zwierzaka zabrać ze sobą do takich miejsc, bo w wielu atrakcjach turystycznych nie można i są także takie miejsca, tak jak kino, restauracje, galerie, gdzie nie zawsze te czworonogi są mile widziane. Jakie macie patenty na to, żeby zwierzęciu zapewnić bezpieczeństwo, jeżeli podróżujecie kamperem? Na Wasze odpowiedzi czekamy oczywiście w komentarzach, a z takich ciekawostek teraz widzicie przebitkę kampera typowo przystosowanego dla psa z własnym wejściem, z własnym oknem, z własną wentylacją. Tak może wyglądać samochód typowo przystosowany, kamper typowo przystosowany do przewozu psa. Więc jak już w ogóle widzicie takiego kampera, to zrezygnujcie z dzwonienia. Gorąco jest też w Świnoujściu i to już od roku. Gorąco jest dlatego, że w tamtym roku jeden z portali, nie wiem przez kogo prowadzony, napisał,
że osoby, które przyjeżdżają i nocują na parkingu, na jakichś tam parkingach nadmorskim w Świnoujściu, to są cebulaki. I stąd powstała cała akcja Cebulaki na wakacjach. Powstały takie wlepki, być może jesteście użytkownikami takiej wlepki i wozicie ją na swoim tyle swojego domu. My takiej wlepki nie mamy, może kiedyś się nam uda taką zdobyć. A po prostu cała akcja wynika z tego, że strasznie jeden portal w Świnoujściu nie lubi osób nocujących na dziko. Nocujących na dziko na tych parkingach, ponieważ samorząd też w tamtym roku zainwestował i zrobił oprócz kempingu punkt serwisowy dla kamperów. No i twierdząc przez to, że to są osoby, które są Januszami, ze względu na to, że chcą oszczędzić kilka złotych, jeżdżą nocować na dziko, strasznie po nich jedzie. I to jest dla nas zaskakujące, że znalazło się takie miasto, i to jeszcze blisko w ogóle Niemiec, gdzie jest zorganizowana turystyka karawaningowa bardzo dobrze, gdzie tak bardzo nie lubią karawaningowców, szczególnie tych, którzy wpadają na chwilę, zwiedzają miasto i uciekają. To znaczy wpadają na chwilę, przecież też korzystają z różnych atrakcji, z usług, no tak. I za to płacą. I miasto troszeczkę chyba o tym zapomniało, ale tutaj chodzi o to, że chcą pospać na dziko i być może ktoś tam się zdarzył i znowu się powiela ten temat, który od dawna jest, że rzeczywiście biwakowali sobie na dziko, ktoś może nabrudził, ktoś nie posprzątał, albo nawet to był ktoś, kto na tym parkingu był osobówką. Może ktoś z was był, może opisać, jak tam wyglądają sytuacje, znaczy nie nabrudził. Jak to ta sytuacja z waszej strony wygląda, bo my ją znamy z internetu, z tego, co są opisy w artykułach. No i teraz być może tam ten konflikt na czym innym polega, to nie chodzi o ten kemping, tak jak piszą ludzie w artykułach, tylko być może tam jest jakaś taka sytuacja dosyć patologiczna, że rzeczywiście są imprezy i tak dalej, i dlatego tak się wkurzają na to, że przyjeżdżają dzikusy. Ale ogólnie, tak jak Aldona powiedziała, no, u nas jeszcze coś takiego tkwi, że kamper to jest taka niezależność, że nawet jak przyjedzie gdzieś tam postać, to nie da nikomu zarobić, bo nie zrobi nic, nie kupi, sam sobie gotuje i tak dalej, a to jest naturalne. Trzeba odwrócić to myślenie, bo jeżeli on będzie spał na dziko, to będzie mógł zwiedzić to miasto, skorzystać z usług, bo zaoszczędzi sobie pieniądze na noclegu. I myślę, że trzeba iść w tą stronę myślenia o takim biwakowaniu i uczyć, edukować i puszczać dalej do całego społeczeństwa, tak żeby ci karawaningowcy, dzikusy nie byli postrzegani jako cebulaki, tylko jako osoby, które zostawiają te pieniądze inaczej, ale je zostawiają. I jeśli chodzi o sam ideę spania na dziko, to ona niekoniecznie związana jest, jest gdzieś też, ale niekoniecznie związana jest z oszczędnościami. Nie zawsze jest z oszczędnościami. Czasami po prostu są takie osoby, i sami takimi jesteśmy, które lepiej się czują jednak poza kempingiem. Ten projekt, który teraz wam pokażemy, na pewno by się w Świnoujściu nie spodobał, natomiast nam się spodobał przez to, że to jest na ciężarówce cały hotel dla surferów. A tą informację mamy z naszej grupy Campermaniaki, na którą serdecznie zapraszamy i bardzo dziękujemy za właśnie takie newsy. Koncepcja jest bardzo fajna, bo na ciężarówce udało się zbudować kilkanaście pokojów, które są wykorzystywane, tak jak już mówiłem, przez surferów. Natomiast to nie jest tak, że tylko i wyłącznie można to wykorzystać w takiej opcji, bo jak wiecie, wypożyczalnie w sezonie, który jest teraz w Polsce, mają tak oblężenie, że ani nie ma miejsc, ani nie ma wolnych terminów i ceny też nie należą do najtańszych, więc być może to jest alternatywa dla właśnie osób, które chciałyby trochę oszczędzić. Albo które chciałyby się wybrać większą ekipą i takie standardowe kampery nie wystarczą, więc już jest hotel na kółkach. Tak jak widzicie, pomysł jest bardzo, bardzo ciekawy, bo rozkłada nam się drugie piętro. Wyposażenie jest dosłownie takie jak w hotelu i gdyby to nie było gdzieś za granicą, to pomyśleliśmy, że hotele, widząc to, co się dzieje w Polsce, zaczynają troszeczkę ten rynek kamperów podbierać i to jest właśnie ich odpowiedź. Ale to jest jedynie startup, więc podejrzewam, że to jest jakaś koncepcja, która być może nawet nie działa. Ciężko powiedzieć. Żeby nie było, że jakoś się na to Świnoujście wzięliśmy, ale to jest taka następna koncepcja, która w Świnoujściu też może by się ukryła, może by pomyśleli, że to wylądował samolot. Jest to przerobiony właśnie samolot na kampera. Jest taki gość, który od dawien dawna miał taki projekt w swojej głowie, żeby stworzyć kampera na bazie samolotu. I dopiero w 2019 roku udało mu się kupić samolot, a raczej jego kadłub. Jaki to jest samolot? Douglas. Tak. Douglas, który służył gdzieś tam w czasie II wojny światowej. Czyli wychodzi na to, że można stworzyć kampera
ja już myślę, że chyba ze wszystkiego. Wystarczy tylko dodać kółka i silnik, ale jest to bardzo innowacyjny projekt, bardzo ciekawy. Jednak nigdzie nie mogliśmy znaleźć takiej informacji, jak on wygląda w środku. Tak, ogólnie Gostek prowadzi to dosyć mocno historycznie, za co szanujemy, że tą historię przy okazji budowy tego kampera samolotu, tą historię stara się kultywować. Ale dosyć jakaś dziwna sprawa, nawet w opisie jest napisane, że jeśli widzieliście jakiekolwiek zdjęcia tego projektu, a nie były to na jego profilu, to znaczy, że to są jakieś podrobione zdjęcia, nie wiemy dokładnie, o co chodzi, więc wiemy... Też nie wiemy, w jakiej fazie projektu jest ten projekt, bo nie wiemy, czy on jest tak naprawdę ukończony. Z opisu można jedynie dowiedzieć się, że we wnętrzu znajdują się dwie sypialnie, kuchnia, łazienka, piekarnik, lodówka, umywalka, łóżka i wanna. Ciężko stwierdzić, być może w przyszłości w sieci pojawi się więcej na ten temat wiadomości, a jeśli myśleliście, że już dzisiaj pokazaliśmy Wam różne wariacje, to jeszcze czekajcie, bo pod koniec nie było opcji pływającego kampera i taka właśnie będzie. Tak jak pamiętacie, w ostatnich Karawaniusach mówiliśmy Wam o tym, że można wygrać tu jest link. Kampera. Tak, od tego czasu cały czas dostajemy od Was wiadomości, gdzie można go jeszcze wygrać. I jak nawet wchodzimy do sklepu, to coraz więcej jest takich okazji, ofert, gdzie można wygrać tego kampera. I widzimy, że ten sezon kamper to jest takie dobro luksusowe, które nawet można wygrywać w konkursach. I to już nawet nie chodzi o to, że to są pojedyncze konkursy. Tych konkursów jest tak dużo, że być może grając we wszystkie te konkursy udałoby się coś wygrać. Jest szansa, wtedy jest szansa. Tak, jest większość, jeśli chodzi o te oferty, to jest wynajem kampera, czyli dostajecie tego kampera na jakiś czas. Ostatnie Karawaniusy to właśnie informacja, gdzie mogliście go wygrać na stałe. A jeśli chodzi o te same konkursy, to one jeszcze właśnie dodatkowo nabijają ten cały boom. To wszystko, co się dzieje w tym momencie, jeśli chodzi o karawaning. I po prostu Polska zwariowała, jeśli chodzi o kampery, o przyczepy. Nas to bardzo cieszy. I o konkursy. Ale z drugiej strony troszeczkę nas martwi, w jakim punkcie to się wszystko zatrzyma. Aby nie w Świnoujściu. A jeśli nie uda Wam się wygrać kampera, bo nowego raczej nie kupicie, bo już wszystko na ten sezon jest wysprzedane u dealerów, ewentualnie przegląd rynku aut używanych, kamperów używanych, ale to jeszcze przed nami, to pozostaje Wam budowa. I dlatego zapraszamy Was na Luk w Luk, czyli stały punkt programu. Cześć, witajcie, tu Teraz Sfera. Ja mam na imię Paweł. A ja Monika. I tu i teraz chcieliśmy pokazać Wam naszego kampera. Naszego kampera zbudowaliśmy na bazie Mercedesa Sprintera L3H3, rocznik 2016. Z tyłu widzicie naszą elektrownię. Na dachu mamy dwa panele monokrystaliczne, 2x200 W. Mamy baterię 200 Ah, litowo-żelazowo-fosforanową. Kontroler ładowania MPPT 40 A. Z tyłu widzicie jeszcze przetwornicę 1000 W, także mamy zasilanie 220 V. W bagażniku trzymamy dwa rowery górskie, na których kochamy jeździć. Mamy tam pompę SureFlow, także ona właśnie zasila nam całą hydraulikę. Boiler, trumy, gazowo-elektryczny, 10 litrów. Pod spodem mamy również butle na gaz LPG, także mamy możliwość tankowania na każdej stacji benzynowej. Mamy tutaj włącznik do świateł, do pompy wody, do trumy, włącznik do przetwornicy i mamy wskaźnik wody białej i szarej. Także z części technicznej to by było chyba na tyle, a teraz Monika pokaże Wam, jak wygląda nasza część artystyczna. No to pokaż, Kotku, co mamy w środku. A więc w środku, słuchajcie, mamy silnik. Nie, no żartuję. Ja się na tym nie znam. Pokażę Wam, co mamy w środku naszego domku na kółkach. Chodźcie. A więc tutaj jest nasz przedpokój. Mamy tutaj wieszak na jakieś kurtki. Tutaj mamy schowek na buty. A tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy schowek na różne plecaki i jakieś takie różne drobiazgi. No i zaraz za przedpokojem przy wejściu mamy łazienkę. Jest ona z brzegu, żeby po prostu dobrze była wentylowana. Służy nam do tego nasz innowacyjny wentylator Hart 2021 z małymi wentylatorkami na dole. A łazienka wygląda tak. Jest tu standardowy brodzik, 1,60 m. Mamy tam prysznic, wieszak na ręczniki i na jakieś żele. No i przenośna toaleta chemiczna. Chodźcie teraz do kuchni. Tutaj mamy kuchenkę dwupalnikową gazową. Mamy też przedłużany blat.
Tutaj mamy też przykryty zlew, co daje też nam taką powierzchnię. Jeżeli zmywamy albo coś robimy, no to możemy go odkryć. No i w naszych szafkach mamy miejsce na naczynia, na różne produkty. Tutaj mamy szufladę na sztućce, jakieś deski do krojenia i różne drobiazgi. Też jest dosyć pojemna. No i 75-litrową lodówkę, w której całkiem sporo się mieści, z zamrażalnikiem. Także możemy sobie mrozić lód do drinków. Nasza kuchenka też ma piekarnik. No i mamy tutaj dużą szufladę na różne takie produkty. No i teraz zapraszam Was do części wypoczynkowo-sypialnianej. Mamy tutaj dwa siedziska. Jedno jest mniejsze, drugie jest większe. Mamy tutaj rozkładany stolik. Także spokojnie możemy sobie zjeść obiadek przy stoliku. No a siedzisko to większe jest dosyć wygodne, bo można sobie nawet na nim prawie leżeć. A w sypialni mamy pełnowymiarowe łóżko 190x150, ma teraz 20 cm grubości. Trochę go przycięliśmy o kilka centymetrów, żeby zyskać miejsce tutaj na tą półeczkę. I wzdłuż łóżka mamy szafę z rozsuwanymi drzwiami. Tutaj są jeszcze głęboko półki, także sporo rzeczy się w niej mieści. Nie mamy jeszcze uchwytów. A nad łóżkiem mamy dwie lampki. Tutaj mamy jeszcze taki wieszaczek na jakieś różne drobiazgi. Tu jakiś koszyk na drobiazgi, także takie rzeczy bardzo się przydają w kamperze. Wszystko tutaj robiliśmy sami, własnoręcznie. Zajęło nam to 10 miesięcy z przerwami, więc w sumie 6 miesięcy ciężkiej pracy. No i teraz cieszymy się podróżą. I to by było na tyle. Dzięki, że byliście z nami. Dzięki, że gościliście w naszym domku na kółkach. Pozdrawiamy serdecznie kampermaniaków. I wszystkich widzów z pięknej i gorącej Szkocji. Jeśli chcecie wystąpić w karawaniusach w Look Vlog, czekamy na Wasze zgłoszenia. I w tym odcinku też wrócimy do przeglądu aut używanych, kamperów używanych. Ostatni raz jak przeglądaliśmy, to jedynie mogliśmy zauważyć taką tendencję, że dodanie słowa kamper teraz powoduje, że wiele rzeczy się próbuje na to sprzedać. A jeśli chodzi o najciekawsze rzeczy, które znaleźliśmy w tym momencie i już to mówiliśmy, to właśnie hydrokamper. Słyszeliście kiedyś o hydrokamperze? Tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie widzieliśmy, bo to jest kamper, który pływa, który, jak pisze sam ogłoszeniodawca, zbudowany na zbiornikach paliwa samolotu odrzutowego. Więc łączy to się trochę z samolotem, więc ciężko to sklasyfikować, bo... Można... Pływać można samolotem. Można latać. Co chcecie. Ale tak jak widzicie... Kamperem można wszystko. Widzicie po zdjęciach, miejsca jest dosyć dużo. Są nawet jakieś rury, którymi można je wykorzystać na różny sposób. Na przykład do suszenia czegoś. Jest część aneksowa. I jednak przód, gdzie są te kanapy, gdzie są te łóżka i ten widok, to można sobie wyobrazić. Ale powiem Ci fajnie, że to zdjęcie, gdzie masz widok, jesteś sobie na wodzie, śpisz, no super. Tak to wygląda. Usypia kołysanie fal. Tak. Rewelacja. No mnie nie usypia, ja akurat mam chorobę morską, mnie usypia. Więc pewnie by mnie nie uśpiło i wolałbym płynąć całą noc niż czuć te fale. Pozdrawiamy Andrzeja. Andrzeja, który ruszył tratwą do Morza Czarnego. Tylko taki mały problem, że aresztowali mu tratwę. I Niemczech. Wraca rowerem. Nie sądzę. Zachęcamy Was, sprawdźcie na Facebooku, tutaj wyświetla Wam się link Tratwo do Morza Czarnego. Teraz już rowerem możecie zobaczyć, jak Andrzej daje radę, żeby do tego Morza Czarnego, mimo różnych przeciwności losu, dotrzeć. I następnym ogłoszeniem, takim priorytetem do tego było, żeby to ogłoszenie było wyróżniające, bez oczywiście kupna wyróżnienia, bo to też jest możliwe na portalach. Tego kampera wyróżnia na pewno malowanie, które jest ściśle, kojarzysz od razu chyba z wakacjami. Są deski, są papugi, są palmy. Z wakacjami raz, a dwa, moim zdaniem takie kolorowe rzeczy są bardzo pozytywne i poprawiają humor i miło się patrzy na takiego kampera. Jest on na pewno unikatowy, bo tak pomalowanego ja nie widziałam i myślę, że... Jak się nim zainteresujecie, to ja bym chwilę zajął się wnętrzem, bo
Ono jest dość monotematyczne, czerwone, takie... Takie specyficzne. Kojarzące się tak z jednym, moim zdaniem. Ale być może to ktoś bardzo lubił ten kolor i dlatego wszędzie go zastosował. Ogólnie jeśli chodzi o... Z zewnątrz to ja bym powiedziała, że to jest taki kamper, taki w stylu hippie, boho, bardzo fajne klimaty, a w środku chatka jebka. Boom na kampery może spowodować to, że nawet ta część branży zarabiającej przy ulicach, tak żeby nam YouTube nie włączył monetyzacji, więc już musicie się domyśleć. Być może to jest propozycja właśnie dla kogoś takiego zarabiającego przy ulicy, bo od razu ma luksusowy, ładnie wyposażony... W tym designie co trzeba... Nie wiem jak to nazwać. Kamper. Lokal. Lokal usługowy, kamper jako lokal usługowy. No dzisiaj mamy cały przekrój tego wszystkiego. Latają, pływają i jeszcze są lokalami usługowymi. I tak szukając kolorowych kamperów, znaleźliśmy znowu Stara, który... Jest tak kolorowy, jest tak piękny, to graffiti jest no wspaniałe. Mi się szalenie podoba, coś takiego. Jedynie co, wrażenie. Wszystko jest w środku tak zabunkrowane właśnie jak w bunkrze. Czyli powiedzmy, że jeśli już mamy dzisiaj całkowity przegląd, to mamy bunkier na kołach, bo... On jest tak pomalowany, że nie ma okien. Znaczy, albo te okna są zamalowane. W środku jest wszystko zabudowane, jest wszystko zasłonięte. Całkowita ciemność, albo to dla osób, które lubią tą ciemność, żeby mogły się wyspać, albo po prostu to jest albo pancernie, żeby się nikt nie mógł dostać. Albo bardziej to jest taki kamper do, jednak do roboty, bo ten środek trochę wygląda jak niewykończony. Z zewnątrz nic mu nie brakuje, jest cud miód malina, ale w środku... Trochę pracy pozostało, żeby to zrobić jako właśnie miejsce, gdzie można przetrwać kilka tygodni. Ale fajna propozycja na projekt. Taką drugą propozycją też... Kamper wyprawowy offroad? Tak, tylko nie wiem, czy to jest Star, czy to jest nie Star. A, przodu nie widać, ale tak wygląda, jakby to był jakiś Star, bo tutaj są jakieś koguty, coś takiego. Na zdjęciach, dlatego nas to zainteresowało, bo on jest malowany standardowo w kolorze kaki, natomiast to, co ma ciekawe i taka koncepcja, która jakoś do nas przemawia też ostatnio, czyli możliwość tego, że się rozkłada ściany, dojeżdża się na miejscówkę, piękna plaża, szum fal, rozkładacie sobie taki taras i siedzicie, patrząc sobie na zachód słońca, to takie coś, co widzę, jak patrzę na tego kampera, natomiast ciężko mi to potem by było ugryźć, no bo nie masz żadnych szafek na tych ścianach, nie możesz mieć. Pracy jest dużo i tylko, no, tak jakby nie masz jednej ściany, więc ciężko zrobić fajny układ, to też się żeby cała to ściana było funkcjonalne. Otwiera, więc jest już prysznic. Czyli takie niezbędne minimum. Co do zagospodarowania, być może wy macie pomysł, jak to zrobić. To zależy od inwencji twórczej nowego właściciela. W dzisiejszych karawaniusach to tyle. Były takie bardziej na luzie, bo zaczął się sezon ogórkowy, więc chcieliśmy też wam trochę ten czas umilić. I dziękujemy, jeśli obejrzeliście wideo. Prosimy o zostawienie komentarza, o lajki. I jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, zapraszamy do subskrypcji i do zobaczenia za miesiąc. Do następnego. Cześć, pa!